Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym filmie zaprezentuję Wam kolejny modelowy portfel, tym razem zaproponowany przez Roba Arnota. Rob Arnott to jest taka powiedzmy kolejna znana postać z branży inwestycyjnej, założyciel i szef Research Affiliates, czyli firmy, która zarządza ponad 100 miliardami dolarów, także całkiem sporych rozmiarów firma. Arnott dużo swojej pracy badawczej poświęcił alternatywnym sposobom konstrukcji indeksów. Chodzi o to, że większość powszechnie stosowanych indeksów jest oparta na tzw. kapitalizacji spółek, czyli mówiąc najprościej, im spółka jest wyżej wyceniana przez rynek, im jest więcej warta, tym większy ma udział w indeksie. Natomiast prezentowany tu portfel stosuje takie klasyczne indeksy, ponieważ i takie również Rob Arnold wykorzystuje w swoich opracowaniach. Natomiast to co jest ciekawe z tym portfelem to że po pierwsze historycznie ten portfel jak się zaraz przekonamy miał niewielkie obsunięcia, no i ma też całkiem mimo wszystko dobre wyniki, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, a tak naprawdę w sobie ma niewiele akcji, bo jak sobie wejdziemy w szczegóły składu tego portfela, to zobaczymy, że 10% to są akcje 500 największych spółek amerykańskich z indeksu S&P 500. Kolejne 10% stanowią akcje z indeksu MSCI EAFE, czyli są to rozwinięte państwa z Europy, Dalekiego Wschodu i Australii. I mamy również tutaj 10% rejtów, czyli... Są to spółki zajmujące się rynkiem nieruchomości, czyli łącznie 30%, ale do tego dochodzi również 20% obligacji korporacyjnych. I niektórzy też te obligacje korporacyjne, chociaż są tu obligacje o najwyższym ratingu kredytowym AAA, to niektórzy mimo wszystko obligacje korporacyjne bardziej przypisują do tej kategorii bliższej akcjom niż obligacjom skarbowym. Poza tym pozostałe 50% portfela składa się w 10% z indeksu, w tym przypadku S&P Goldman Sachs Commodity Index, czyli indeksu takiego koszyka towarów. Mamy również, i to jest może najbardziej taki, najbardziej, że tak powiem, no, dyskusyjny punkt tego portfela, 30-letnie obligacje skarbowe, one stanowią tutaj 10%. Mówię dyskusyjny, ponieważ chodzi o to, że obecnie stopy procentowe są na bardzo niskich poziomach i tak naprawdę od lat 80. one spadały, więc to był taki bardzo sprzyjający okres tego typu obligacjom. No i należy się spodziewać, że jeżeli kiedykolwiek, a pewnie prędzej czy później to się stanie, jednak będą rosły stopy procentowe, no to takie obligacje będą miały podgórkę, natomiast no jest to 10%. Natomiast mamy też i to aż 20% udział obligacji skarbowych, ale spoza Stanów Zjednoczonych. Czyli łącznie możemy powiedzieć, że mamy 30% obligacji skarbowych, takich nominalnych, które będą miały trudniej w okresie rosnących stóp procentowych, no a obecnie przy tych niskich stopach procentowych też po prostu zwyczajnie w świecie niewiele płacą. I wreszcie mamy, co jest być może akurat takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o tą część obligacyjną w tym portfelu, obligacje indeksowane do inflacji, tak zwane TIPS-y i jest ich 10%. No i łącznie w sumie można powiedzieć, ten portfel wygląda właśnie w ten sposób, że mamy 30% akcji, a resztę mamy tutaj właśnie obligacje towary. OK, a jak taki portfel się zachowywał za ostatnie kilka dekad? I tutaj sięgniemy prawie że 50 ostatnich lat, z czego powiedzmy te lata 70, przede wszystkim to jest taki okres, który oznaczał rosnące stopy procentowe, a więc okres trudniejszy dla rynku obligacji. Natomiast portfel średniorocznie wygenerował w okresie od 73 roku do końca 2019. 9% niemalże średniej, średniorocznej stopy zwrotu. Po uwzględnieniu inflacji jest to niespełna 5%. Natomiast obsunięcie było całkiem, całkiem ok, można powiedzieć. 26% dla porównania SP 500 to jest ponad 50%. No i również zmienność portfela to jest coś, co jest bardzo... Takim powiedziałbym, chyba najjaśniejszym wręcz punktem tego portfela, bo jest naprawdę bardzo niewielka zmienność tego portfela. 8% to jest zmienność portfela liczona standardowym odchyleniem rocznych stóp zwrotu. Także jest to ponad dwukrotnie mniej niż dla indeksu SP 500. No a jeżeli chodzi o rozbicie tego na miesiące, no to możemy powiedzieć w ten sposób, że. Generalnie większość lat oczywiście jest na plusie, a jeżeli nawet jakiś rok się zamykał na minusie, to były to minusy powiedzmy takie powiedzmy, przez większość inwestorów raczej do zaakceptowania, czyli chyba najgorszy okres, w najgorszym okresie to był w roku 2008, rok zamknął się na 13% spadku, no ale też całkiem szybko później odbijał i rok 2019 zakończył się też na całkiem ładnym wzroście. To tyle, jeżeli chodzi o takie powiedzmy, przejście miesiąc po miesiącu. Oczywiście zachęcam każdego, żeby sobie wszedł do mojej aplikacji i sprawdził sobie w szczegółach, jak to wygląda. No i jeszcze tak rzut okiem na linię kapitału. Oczywiście to nam tak naprawdę przy tak długim okresie niewiele powie, poza tym, że widzimy jedną imponująco pnącą się linię w górę kapitału. Natomiast no, należy sobie zdawać sprawę, że takie każde nawet e, tąpnięcie czy ząbek na tym wykresie, który tak wygląda niewinnie, bo zaraz widzimy co dalej się dzieje, to tak naprawdę może być e, przyczynkiem do całkiem sporych nerwów, jeżeli chodzi o inwestowanie. E, dlatego warto sobie wejść w szczegóły miesiąc po miesiącu i zobaczyć jak, mi, jak my byśmy się czuli z takim portfelem. Natomiast jeżeli ktoś chciałby też, że tak powiem, zmapować te dane historyczne, które wchodzą w skład tego portfela, jeżeli chodzi o ETF, zwłaszcza te notowane na europejskich giełdach, do których większość inwestorów ma dostęp, to podlinkuję w tym filmie taką stronę, gdzie są rozpisane ETF -y europejskie, które można że tak powiem, zmapować do tych danych historycznych. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Bye bye.